Magdalena Peculu-Kuderska. Rozpoczynamy coś, co mam nadzieję będzie nowym cyklem wywiadów w Obywatele News, rozmów Obywatele News. I dzisiaj przed Państwem Natalia Broniarczyk. Dzień dobry. Aborcyjny Dream Team. Tak, zgadza się. Jak to w ogóle się stało, że Ty osobiście się tak zaangażowałaś właśnie w taką działalność? Ja od 2009 roku pracowałam jako edukatorka seksualna w grupie Ponton. Pisałam pracę magisterską o edukacji seksualnej i zaczęłam pracować w Pontonie z takim głębokim przekonaniem, że młodzieży należy się informacja na temat seksualności, na temat antykoncepcji. Byłam naprawdę świetnie obyta w tych sprawach. Wiedziałam wszystko na temat leków antykoncepcyjnych, infekcji przenoszonych drogą płciową. Miałam takie poczucie, że po prostu mogłabym napisać książkę, ale jak sama zaszłam w ciążę, to nie wiedziałam, co zrobić. I poczułam po prostu, że jest to jakiś paradoks, że poczułam, że zawiodłam sama siebie, że można wiedzieć tak dużo o antykoncepcji, o bezpieczniejszym seksie, a jednocześnie obudzić się rano po prostu ze łzami w oczach, z myślą, że się doprowadziło do tej fatalnej sytuacji. I wtedy zaczęłam szukać w internecie informacji na temat tego, co zrobić, jak tę ciążę przerwać. Okazało się, że to nie jest takie proste, że nie stać mnie na wyjazd do słowackiej kliniki. Ja wtedy zarabiałam dokładnie 1790 zł. Pamiętam to, tę kwotę żenującą, która wpływała na moje konto i sprawia, że pod koniec miesiąca jadłam makaron z cebulą i koncentratem pomidorowym. Nie wyobrażałam sobie, że po prostu całą wypłatę przeznaczę na wyjazd do słowackiej kliniki i będę musiała jeszcze pożyczyć jakąś kwotę dużą, żeby jednocześnie dopłacić do zabiegu i przeżyć. I w Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, bo tam się właśnie spotykał ponton, w kuchni na tablicy korkowej wisiała taka kartka. Aborcja farmakologiczna, kobiety w sieci i numer telefonu. To była kartka powieszona dla dyżurantek telefonu zaufania. I ja zapisałam sobie ten numer i wieczorem zadzwoniłam. I to było niesamowite, dlatego że rozmawiałam z Justyną, z którą dzisiaj pracujemy razem w aborcyjnym Dream Teamie, nie znając się zupełnie. Ona nie wiedziała, kim ja jestem, ja nie wiedziałam, kim ona jest. Ja jej po prostu łkając powiedziałam, że potrzebuję pomocy, a ona tak zupełnie normalnie powiedziała, no a co już wiesz, czego nie wiesz? No to jest tak i tak, no to tutaj wejdź na stronę, poszukaj. Daj mi znać, jak podejmiesz decyzję. Okazało się, że wtedy leki z Women on Web były zatrzymywane na urzędach celnych i nie mogłam zamówić przesyłki. Wpadłam już w jakąś całkowicie po prostu czarną rozpacz. Znowu zadzwoniłam do Justyny z takim przekonaniem, że w zasadzie to po prostu nic się nie da zrobić i że, nie wiem, moje życie się skończy. Ja naprawdę wtedy tak myślałam, moje życie się w tym momencie kończy. Mam po prostu niecałe 30 lat i jestem zupełnie niedojrzałą osobą, bo powinnam w zasadzie w ogóle nie myśleć o tym w takich kategoriach tragicznych, no bo przecież normalne dziewczyny w moim wieku mają dzieci. Nie wiem, o co mi chodzi. A z drugiej strony napawał mnie to po prostu taki lęk, że moje życie się wywróci do góry nogami i że po prostu jak ja będę, nie wiem, w trzypokojowym mieszkaniu z czterema współlokatorkami mieszkać w małym pokoiku z kołyską i w ogóle nie, że po prostu to jest niemożliwe. Zadzwoniłam znowu do kobiet w sieci, wypłakałam jej to i ona mi powiedziała, daj mi adres i po prostu nie pytaj. I parę dni później dostałam przesyłkę. To był najszczęśliwszy moment w ogóle w tamtych 3 tygodniach, kiedy wszystko mi się kojarzyło tak jakoś, nie wiem, ciemno, smutno. Miałam wrażenie, że ten po prostu miesiąc, bo to był prawie w sumie miesiąc, kiedy próbowałam sobie ogarnąć tę sytuację, trwa rok i że jest zima i noc i po prostu wzięłam zwolnienie lekarskie, nie chodziłam do pracy, bo nie byłam w stanie się na niczym skupić.
I w momencie, kiedy odebrałam przesyłkę z poczty, to po prostu trzymałam ją w ręku jak taki największy skarb. I bałam się ją włożyć do plecaka, że po prostu jak ją tam włożę i zasunę suwak, to potem jak go odsunę, to już jej nie będzie. To był po prostu taki lęk, jakbym trzymała najcenniejszy skarb. I następnego dnia wzięłam pierwszą tabletkę, 2 dni później wzięłam kolejne tabletki. Justyna była ze mną na telefonie. Oglądałam na kanale przyrodniczym film o surykatkach, bo uznałam, że muszę się czymś zająć i po prostu nie mogę być w tej sytuacji cała przerażona, tylko musi być jakiś kawałek normalności. Te surykatki migrowały, a ja czekałam na krwawienie. Po 3 godzinach było po wszystkim. Wiedziałam, że było po wszystkim, bo Justyna mi po prostu przez telefon powiedziała, tak, już jest po. Zasnęłam i rano obudziłam się strasznie głodna. Zdałam sobie sprawę z tego, że przez ostatnie kilka tygodni ze stresu miałam tak zaciśnięty żołądek, że nie byłam w stanie przyjmować pokarmu. Zjadłam zimną pizzę, którą zamówiłam dzień wcześniej, zapaliłam papierosa, wypiłam kawę i się rozpłakałam po prostu ze szczęścia. I mi się wydawało, że moje życie się po prostu zaczyna na nowo. To było tak dziwne uczucie. I wtedy pomyślałam sobie, że ja muszę robić tą robotę, że po prostu muszę pomagać innym osobom, bo Justyna jest cudowna, ale to nie może być tak, że po prostu o tym, jak przechodzisz swoją aborcję, decyduje szczęście i że trafisz na ten numer albo na niego nie trafisz, że tych numerów musi być więcej, tych osób pomagających w aborcji musi być więcej, nas po prostu musi być więcej, bo my musimy sobie w tej sytuacji pomagać. I przez kilka lat pod okiem Justyny naprawdę, no myślę, że pomogłam 500 osobom w bardzo różnych sytuacjach i ta grupa też się powiększała. Te osoby, które miały z nami aborcję, zaczynały dołączać, zaczynały mówić, też chcę to robić, jeżeli kiedykolwiek moja historia się komuś przyda, to też chcę to robić, też chcę komuś pomóc. A w 2016 roku, kiedy Ordo Iuris ze Stop Aborcji złożyło tą okropną ustawę, stwierdziłyśmy, że trzeba zacząć o tym mówić publicznie, że trzeba po prostu mówić o tym, że to nie jest tak, że tej aborcji nie ma, skoro jest taka ustawa. Ona jest, tylko ona jest po prostu na barkach działaczek, feministek, a czasem nawet nie feministek, zwykłych osób po prostu, bo to wcale nie oznacza, że jak ktoś pomaga w aborcji albo ma doświadczenie aborcji, to jest feministyczną działaczką. Jesteśmy bardzo różnymi osobami rozsianymi po całej Polsce, robiącymi bardzo różne rzeczy. No tak właśnie miałam wrażenie, patrząc na dyskusję na waszych stronach internetowych, że no dla was ten wywok czy pseudowywok, no nie potraktowałyście tego jako katastrofę, tylko no będzie więcej roboty dla nas. My sobie zdałyśmy sprawę w zeszłym roku, jak dowiedziałyśmy się, że ten wniosek tych posłów będzie rozpatrywany, że to są 3 osoby dziennie więcej dla nas. Jeżeli te 1000 osób, które do tej pory miało aborcję w publicznym szpitalu, zejdzie na barki organizacji takich jak my, to są 3 osoby więcej. I to jest oczywiście straszne, że te osoby muszą wyjechać za granicę, bo tak nie powinno być. Ale dla nas te 3 osoby więcej to nie jest aż tak dużo pracy. Nie, no powiem wprost, nas to oburzyło, absolutnie, ale z drugiej strony czasem tak sobie myślę, że trzeba naprawdę sięgnąć do dna, żeby się od niego odbić. I oczywiście to jest okropne, że to się odbywa kosztem tych osób, które muszą wyjeżdżać i często w bardzo stresujących warunkach tę podróż odbywać. Ale z drugiej strony my od 22 października obserwujemy ogromną falę solidarności, która nam też pozwala to przetrwać, bo codziennie zgłaszają się osoby, które mówią, że chcą coś zrobić. Zgłosiła się cała grupa psycholożek, która chce udzielać za darmo porad. Zgłosiły się osoby, które chcą robić jakieś skarpetki z naszym numerem, klapki, koszulki, bluzy. My nawet nie ogarniamy tego, szczerze mówiąc. Gdzie ten nasz numer już jest? Ludzie wyświetlają go na budynkach w Szczecinie, śpiewają o nim piosenki. I mam takie poczucie, że osoby wiedzą, że po prostu jest się gdzie zgłosić. I ten 22 października był gorzkim dniem, ale on jednocześnie sprawił, że ludzie zaczęli ze sobą mówić
o tym, jak tą aborcję można zrobić, kiedy nie można liczyć na państwo. Wcześniej tak nie było. Ja myślę, że to jest też taka forma oporu, że oni już tak nas dopchnęli do ściany i powiedzieli, nic nie możecie, że w końcu ludzie powiedzieli, no właśnie nie, wy nas dopchnęliście do ściany, to my na tej ścianie napiszemy numer. +22 29 22 597, tak? Dokładnie, ten nauczyłam numer... już się na pamięć. Właśnie, ja mam też poczucie, że to jest jeden z tych niewielu numerów, które zapada w pamięć i wiele osób naprawdę umie go o tak zwanej w nocy o północy po prostu wyrecytować. I to jest ta zmiana symboliczna, która mam poczucie pokazuje władzy, że aż tak głęboko ingerować, nawet jeśli bardzo chce, a myślę, że ona perwersyjnie chce ingerować w nasze życie, to aż tak głęboko nie dosięgnie, dlatego że my po prostu sobie pomagamy. No właśnie, aborcyjny Dream Team czy aborcja bez granic? Bo na waszych social mediach właściwie jest takie przemieszane, jedno i drugie. Czym jest jedno, czym jest drugie i jak to się mówi, do siebie mają? Aborcyjny Dream Team to jest grupa nieformalna, która powstała w 2016 roku. Dokładnie w październiku było pierwsze spotkanie nasze i połączyła nas taka potrzeba mówienia o aborcji normalnie, bez wstydu, bez strachu, bez przeproszenia, ale przede wszystkim szerzenia wiedzy na temat aborcji farmakologicznej. Natomiast Aborcja bez granic to jest taka inicjatywa, powiedziałabym, parasol, która łączy 6 grup zajmujących się pomaganiem w aborcji. Więc aborcyjny Dream Team jest poniekąd częścią Aborcji bez granic, a Aborcja bez granic jest międzynarodową inicjatywą, która powstała w 2019 roku w grudniu, po to, żeby jeszcze skuteczniej pomagać, zwłaszcza osobom w drugim trymestrze ciąży i zwłaszcza finansowo, czyli tym osobom, których nie stać na wyjazd do zagranicznej kliniki. Nas od początku było 4 i prawdopodobnie pozostaniemy we 4, dlatego że ta nazwa też nie jest przypadkowa. Miałyśmy takie poczucie, jak stworzyłyśmy tę grupę, że każda z nas się wywodzi trochę z innego obszaru i specjalizuje się w jakiejś konkretnej dziedzinie, ale łączy nas właśnie ta potrzeba mówienia o aborcji w inny sposób. Kinga, która na co dzień mieszka w Holandii, jest naprawdę osobą o niesamowitej wiedzy na temat aborcji farmakologicznej i w ogóle aborcji jako części zdrowia publicznego. Pracuje od 15 lat w tym obszarze. Justyna właśnie jest założycielką Kobiet w sieci i ma niesamowite doświadczenie w wspieraniu osób w aborcjach, ale też po prostu koordynuje całą pracę forum. Karolina jest prawniczką i to ona prowadzi dyżury prawne, ale też to ona nas motywuje do tego, żeby inaczej patrzeć na prawo, żeby patrzeć też na prawo nie jak na zamknięte pudełko, tylko na coś, co można interpretować tak, żeby wykorzystywać pewne niedopowiedzenia w prawie na swoją korzyść. A ja jestem badaczką pomocy w aborcji i pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzę zajęcia i mogę chyba już powiedzieć tak odważnie, że również tam zaczęłam mówić o tym, czym się zajmuję. W pewnym momencie stwierdziłam, że moje studentki też mogą po prostu potrzebować pomocy w aborcji i dobrze by było, żeby wiedziały, że pomaganie w aborcji jest czymś w porządku. Natomiast wokół nas jest bardzo dużo osób, które chcą robić tę pracę. I w tym momencie, gdyby nie kilkanaście już osób, które dołączyło do nas w październiku po jakby tym pseudo-wyroku, pseudo-trybunału, gdyby nie te osoby, to byśmy absolutnie utonęły w pracy, bo mamy po kilkadziesiąt osób dziennie poszukujących pomocy w aborcji. Aborcyjny Dream Team jest częścią tej inicjatywy, teraz jak się ta ustawa legalna nazywa? Legalna aborcja bez kompromisu. Tak. Czy taki stan prawny, jaki tam zaproponowano, uznajecie za satysfakcjonujący, za optymalny? No niestety nie. Ale bo może powiem też, o czym jest ta ustawa, żeby powiedzieć, dlaczego nie jest to dla nas coś, czym
byłybyśmy zachwycone. Ustawa zakłada, że będzie można przerwać ciążę w Polsce darmowo na NFZ bez podawania przyczyny do 12 tygodnia, a po 12 tygodniu w określonych przypadkach. I to jest nasz główny problem z tą ustawą, dlatego że naprawdę nie ma żadnego powodu ani medycznego, ani bioetycznego, ani prawnego, żeby ten 12 tydzień był jakoś bardzo jawnie określony w prawie. Natomiast jest to rzeczywiście najczęściej stosowany standard, taki w Unii Europejskiej, czy w ogóle na całym świecie, tam gdzie aborcja jest legalna, to najczęściej jest legalna właśnie do 12 tygodnia, czasem do 14. I my też rozumiemy, że ta polska ustawa, wzorując się na tych innych ustawach, ten 12 tydzień wpisała. Natomiast dla nas bardzo ważne jest też to, żeby pamiętać, że po 12 tygodniu ciągle zdarzają się aborcje i ciągle zdarzają się one bez tego wyraźnego wskazania. To znaczy, że ciągle są osoby, które z jakiegoś powodu przerywają ciążę po 12 tygodniu i to nie są te super ważne, istotne powody, jak na przykład ciąża z wadami embriopatologicznymi, czy zagrożenie życia i zdrowia w ciąży. To są czasem po prostu sytuacje życiowe, różne. I to jest nasz główny problem, ale my też się zdecydowałyśmy przyłączyć do tego komitetu i pracować nad tą ustawą, bo nie wierzymy, że to, co my byśmy chciały, jest to osiągnięcia bez debaty. A debatę na temat aborcji, taką naprawdę prawdziwą debatę na temat aborcji, można zorganizować właśnie wokół obywatelskiej ustawy i można ją zorganizować na ulicach w trakcie zbierania podpisów. Można wykorzystywać po prostu też te okoliczności, które się wytwarzają, kiedy taka ustawa leży na stole. I bardzo nam zależy po prostu też na tym, żeby ta ustawa, mając naprawdę świadomość, że ona nie przejdzie, jednak była przyczynkiem do zmuszenia posłów i posłanek przeciwnych aborcji do wysłuchania tego, jak to z tą aborcją jest. Ja się interesuję aborcją i zajmuję aborcją od wielu lat i śledzę w zasadzie wszystkie debaty, które się odbywają wokół aborcji w parlamencie i mogę powiedzieć naprawdę z ręką na sercu, że prawdziwa debata na temat aborcji w polskim parlamencie nigdy się nie odbyła. Bo to była zawsze debata na temat Kościoła, płodu, początków życia, ewentualnie jakichś wymyślonych syndromów postaborcyjnych, które psychologia całkowicie odrzuca. Ale aborcja to jest coś innego. Aborcja to są decyzje osoby w ciąży, to są pieniądze, to są podróże, to jest samotność, to jest wstyd, to jest poczucie ulgi bardzo często po. To są wzruszenia, ale też żal. To jest aborcja. I mam nadzieję, że dzięki ustawie Legalna Aborcja Bez Kompromisów uda nam się naprawdę w końcu porozmawiać o aborcji w polskim parlamencie. Nie powtarzać tych takich zakorzenionych zdań, które wszyscy znamy, nikt już nie słucha, że przecież nikt nie chce podejmować tej decyzji, tylko czasem trzeba. To jest nieprawda. Mnóstwo osób podejmuje te decyzje z poczuciem, że to jest jedna z najważniejszych decyzji, które podejmują, bo w końcu pozwala im zdecydować o sobie. W końcu pozwala im nadać sobie ważność, taką symboliczną. My mamy bardzo dużo osób, które nam mówią, to jest niesamowite, że ja w końcu sobie sama na coś pozwoliłam. Że ja nie zapytałam się jego o zdanie, nie zapytałam tysiąca osób dookoła, czy mogę, tylko po prostu zamówiłam te leki, wzięłam je i dzisiaj czuję się po prostu jak człowiek, który naprawdę może, bo nie czekałam na pozwolenie. Jest to jakieś takie doświadczenie, zwłaszcza w Polsce, myślę, może być wzmacniające, jeżeli odbywa się ze wsparciem, bez stygmatyzacji, bez ocen, bez nadmiernej jakiejś takiej opiekuńczości, bez właśnie wmawiania tego syndromu postaborcyjnego, który nie istnieje. Co byś powiedziała, no myślę, że też statystyczny widz to jest osoba po 50 raczej, przypuszczalnie głosująca kiedyś na PO albo być może nadal głosująca na PO,
Aborcji się nie reguluje po to, żeby była zgoda. Aborcja się reguluje po to, żeby móc ją zrobić. I nie możemy być jednocześnie za prawem do decydowania o zdrowiu, o życiu, o rodzinie, o wolności i dawać komuś tak malutkie furtki. Mówić, możesz tylko tu, tu i tu, a poza tym nie możesz. To nie jest o wolności, to nie jest o decydowaniu. To jest o zasługiwaniu. To znaczy, że ktoś uznał, że my się musimy wystarczająco nacierpieć, musimy się upokorzyć, żeby móc z tej ustawy skorzystać. No, powiedziałabym, że referendum to nie jest dobry pomysł, bo referendum umacnia takie przekonanie, że aborcja dotyczy właśnie wyłącznie kwestii światopoglądowej i należy nad nią się pochylić, rozmawiać i zagłosować. I że jeżeli naprawdę zależy ci na tworzeniu odpowiedzialnego prawa, chcesz, żeby politycy i polityczki tworzyli odpowiedzialne prawo, dbali o osoby, które w tym kraju mieszkają, tworzyli prawo, które jest dostosowane do rzeczywistości, do potrzeb społecznych, to należy włączyć się w pracę, w zbieranie podpisów pod legalną aborcją bez kompromisów, albo po prostu przekonywać inne osoby, że referendum nie jest rozwiązaniem, bo jest po prostu utopią, nie zmieni nic. Nawet jeżeli społeczeństwo wybierze tak, to z innych krajów przykłady pokazują, że referenda zazwyczaj są zapowiedzią dosyć słabego prawa, które jest bardzo zachowawcze i właśnie tej sprawiedliwości nie odzwierciedla. I że czas na odważne decyzje. I odważna decyzja to jest zaproponowanie ustawy, która jest po prostu potrzebna, która jest konieczna wręcz, spóźniona o 30 lat. Ustawę, która daje możliwość zdecydowania o aborcji dla tych osób, które jej potrzebują. Tak jak jest ten słynny przekaz, nie chcesz aborcji, to jej nie rób. To nie jest nakaz, to jest możliwość zdecydowania. A druga rzecz, która jest mi szczególnie bliska, to taka próba wyobrażenia sobie, że aborcji może potrzebować ktoś, kogo kochasz. Że jeżeli jesteś matką, bratem, siostrą, babcią, to nie jest jakaś sprawa, aborcja to nie jest jakaś rzecz, która dzieje się daleko, ale to może być coś, co dotyczy kogoś, kogo kochasz, kto jest ci bliski, na kim ci zależy. I czy chciałabyś, czy chciałbyś, żeby ta osoba żyła w kraju, w którym musi oszukiwać, kłamać, załatwiać, wyjeżdżać i przerywać ciążę we wstydzie, w atmosferze przestępstwa, w atmosferze lęku? Czy nie chciałabyś dla tej osoby lepiej? Dziękuję bardzo. O referendum to chyba jest jeszcze dłuższa rozmowa, bo ja mam jednak ciągle z tyłu głowy, że co 4 lata wybieramy Sejm i Senat, który jest znacznie bardziej zachowawczy, znacznie bardziej konserwatywny niż większość społeczeństwa. Więc z tego punktu widzenia wydawałoby się, że referendum nie musi być złym rozwiązaniem. W kontekście praktycznym myślę, że tak, że prawdopodobnie odpukać społeczeństwo zdecydowałoby się na liberalizację, gdyby referendum było. Ale kto by pisał pytania? Jakie te pytania by były? Co one by oznaczały? To jest tylko otwarcie pierwszych drzwi, to znaczy, że jesteśmy gotowi do pisania ustawy. I ja mam takie przekonanie, że nie ma sensu utwierdzać społeczeństwa w przekonaniu, że to jest coś, nad czym wszyscy musimy zagłosować, bo ostatecznie decyzja podejmowana jest przez osobę, która trzyma ten test z dwiema kreskami. Niezależnie od tego, jaki wynik to referendum da. Ilu osobom się udało wam pomóc od początku istnienia Aborcji Bez Granic? Od początku istnienia Aborcji Bez Granic, czyli od grudnia 2019 roku, bo wtedy powstała ta inicjatywa, do dzisiaj włącznie, bo ja staram się też te liczby stale monitorować, no to można powiedzieć, że 300 osób
bez nas nie miałoby aborcji za granicą w drugim trymestrze, bo to jest dokładnie ta liczba, której pomogłyśmy wyjechać za granicę do Niemiec, do Holandii, do Wielkiej Brytanii, ale też czasem do Hiszpanii, czasem do Belgii, bo tam mamy swoje kontakty i możliwości. I to są osoby w drugim trymestrze, które skorzystały właśnie z naszego wsparcia takiego logistycznego, finansowego, emocjonalnego, ale też takiego stricte informacyjnego. Ale to jest tak naprawdę 1% naszej działalności. Bo osoby w drugim trymestrze szukające wsparcia w aborcji to jest zdecydowana mniejszość. Najwięcej osób potrzebuje aborcji w pierwszym trymestrze. I to jest tak naprawdę większość osób, którym my pomagamy. Codziennie mamy po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, które z nami przerywają ciążę tabletkami w swoich domach. My na początku przez pierwsze lata swojej działalności w ogóle nie liczyłyśmy tych osób. Teraz tego żałuję. Bo myślę, że mogłybyśmy władzy pokazać, jak bardzo ignoruje rzeczywistość. No właśnie, statystyki jednak są ważne z tego punktu widzenia, tak. Żeby mieć bodaj jakąś orientację, ile osób naprawdę w Polsce wykonuje aborcję. My wiemy, ile osób z nami w zeszłym roku przerwało ciążę, bo od zeszłego roku zaczęłyśmy to liczyć i wiemy, że ponad 7 tysięcy osób z nami przerwało ciążę tylko w zeszłym roku, farmakologicznie. Natomiast w zeszłym roku, nie liczę już tego stycznia i początku lutego, czyli tych ostatnich tygodni, ale w 2020 roku, pomimo pandemii, ja też chciałabym to podkreślić, bo to jest ogromna bariera w dostępie do aborcji, 262 osoby wyjechały z nami za granicę i my wiemy, że my pomagamy tylko jakiejś części, tylko tym osobom, które o nas wiedzą i tylko tym osobom, które też sobie dają odwagę się do nas zwrócić, bo wiele osób do nas pisze, że jak ja byłam w ciąży, to nie było takich organizacji, a nawet jak była, na przykład znalazłam jakąś w internecie, to tak strasznie bałam się tam napisać, że w końcu nie napisałam. I my wiemy, że też są ciągle takie osoby, które po prostu boją się, że zostaną oszukane, że zostaną w jakiś sposób napiętnowane, że ich dane gdzieś wyciekną. To jest też ciągle ten strach, że trzeba kogoś wtajemniczyć w to, że jest się w niechcianej ciąży i że chce się tę ciążę przerwać. A tak mniej więcej skąd pochodzą osoby, które się do Was zwracają? Czy są osoby z wielkich miast tylko? Czy z mniejszych miejscowości, też ze wsi? My mamy zasadę, że nie pytamy. Aha, w ogóle, czyli nie orientujecie się, jak to wygląda. To jest oczywiście coś, co mnie jako badaczkę bardzo korci, żeby robić, ale z drugiej strony mamy zasadę, że nie pytamy osób o rzeczy, które nie są nam potrzebne do tego, żeby udzielić im pomocy. Pytamy, czy jesteś w ciąży, czy podjęłaś decyzję, i czy masz jakieś pieniądze, czy potrzebujesz wsparcia finansowego. Natomiast mamy informacje, które pokazują nam, że to nie jest tak, jak się często myśli, że tylko osoby z wielkich miast potrzebują aborcji, no bo są, nie wiem, rozwydrzone i chcą się cieszyć życiem, bo osoby ciągle nam mówią o swoich życiach, bo potrzebują też się wytłumaczyć, potrzebują pokazać kontekst, nawet jeżeli my o to nie prosimy. Więc to, co mogę powiedzieć, to, że najczęściej osoby, którym pomagamy, to są osoby, które już mają dzieci, które już mają dwójkę, czasem trójkę dzieci i bardzo często podkreślają, ja nie mogę mieć kolejnego dziecka, bo ja po prostu nie dam rady utrzymać rodziny. Ja nie dam rady po prostu dźwigać tego ciężaru, bo mąż stracił pracę, bo mi obcięto etat, no bo jest COVID, więc zmieniła się nasza sytuacja, bo jedno z dzieci jest chore. To są bardzo często takie zwykłe ludzkie życia, ludzkie sprawy, które może z perspektywy polityka nie są jakimś wyjątkowym kontekstem do aborcji, bo w Polsce się utarło takie przekonanie, że żeby mieć aborcję, to trzeba mieć taki super poważny powód. Ale to są poważne powody, bo to są powody tych ludzi. Wspomniałaś o tym, że nie macie wsparcia ze strony personelu medycznego. To znaczy nie można marzyć o tym, żeby na przykład w poczekalni znaleźć ulotki z numerem do Was?
Nie mogę powiedzieć, że nie można, bo myślę, że są osoby, które je roznoszą. Nie wiem, ile one tam leżą w tych poczekalniach. Natomiast jest trochę tak, że w Polsce personel medyczny od 1993 roku, czyli od czasu funkcjonowania ustawy antyaborcyjnej, nawet gdyby chciał, to pozbawiony jest wiedzy na temat nowoczesnych metod przerywania ciąży. Wewnątrz personelu medycznego panuje bardzo duża stygmatyzacja przerywania ciąży, dlatego że ani na studiach, ani już potem też w miejscu pracy, tam gdzie się wykonuje specjalizację, no jest taka atmosfera wokół przerywania ciąży, że jest to coś, co nie powinno się dziać. Pokazuje to chociażby badanie z 2016 roku Fundacji STER o lekarzach i lekarkach ginekologach, przeciwnicy czy sojusznicy. To jest kilkadziesiąt wywiadów właśnie z ginekologami i z ginekolożkami z Polski, którzy mówią, że po pierwsze boją się przerywać ciążę, po drugie boją się nawet informować pacjentki o tym, co jest możliwe, a co jest niemożliwe prawnie, a po trzecie sami zdradzają swoje przekonania, że zdarza im się na przykład w gabinecie powiedzieć pacjentce coś, co sprawi, że ona no, więcej do niego nie wróci na przykład po aborcji, nie przyjdzie do niego po pomoc. Oni mają tego świadomość, że oni też się muszą pilnować. No, wydawało się, że idealnie by było, znaczy w tej sytuacji prawnej, w jakiej jesteśmy, że przynajmniej lekarz, czy lekarka, czy położna mogła właśnie dać numer do Aborcji Bez Granic, powiedzieć, że coś takiego jest. To się zdarza. I my to wiemy od dziewczyn, które się z nami kontaktują. Nie wiemy, skąd te lekarki, lekarze mają do nas numer, ale bardzo się cieszymy. I w zeszłym tygodniu, kiedy został opublikowany ten no, ohydny pseudowyrok, jedna z dziewczyn następnego dnia zadzwoniła do nas i powiedziała, że miała mieć zabieg dzisiaj, czyli w dniu, kiedy de facto było już to niemożliwe w szpitalu i powiedziała, że dostała numer od swojej ginekolożki. To nas bardzo wzrusza, bo to znaczy, że są też lekarki i lekarze, którzy myślą o swoich pacjentkach też w takim kontekście naprawdę opiekuńczym. To znaczy to, że ja nie mogę, to nie znaczy, że to jest niemożliwe. Postaram się jej pomóc inaczej. I ta osoba jest już po aborcji, wróciła już z Holandii, jest już po zabiegu. No właśnie, i ta pomoc to jest no coś, co właściwie się nazywa obywatelskim nieposłuszeństwem, bo wy w jawny sposób działacie wbrew prawu, które uważacie za niegodziwe. I to bywało bardzo skutecznym sposobem zmiany. Ja też bardzo często mówię to i wiem, że jeszcze 2 lata temu to się nie spotykało z taką jakąś sympatią. Teraz jest trochę więcej zrozumienia, ale niesprawiedliwe prawo należy łamać. Po prostu. Jeżeli prawo jest niesprawiedliwe, to sprawiedliwe jest je łamać, bo osoby, które do nas się zwracają po pomoc, nie rozumieją. Naprawdę. To są często osoby, które nie śledzą dyskusji politycznych. Nie wiedzą, jaka jest nawet ustawa. Nie wiedzą, co jest legalne, co nie jest legalne. Bardzo często są w szoku, że czegoś im nie można. To jest ten moment takiego zimnego prysznica. I my im to mówimy, że ja ci pomogę, ale chcę, żebyś wiedziała, że to, co ja teraz robię, może zostać przez kogoś uznane za przekroczenie prawa, więc chcę cię na to uczulić, żebyś o tym pamiętała, że to nie ty ryzykujesz, ale być może ja ryzykuję, jeśli informacja ta wpadnie w niepowołane ręce. I to się często zdarza, że na przykład jesteśmy na telefonie z osobami, które w komórki wpisują nasz numer jako mama, koleżanka, imię jakiejś koleżanki, żeby ukryć na przykład przed chłopakiem, że z nami rozmawiają. I bywały takie sytuacje, że ten chłopak się orientował, że jego partnerka jest z nami w kontakcie i że chce przerwać ciążę i próbował nas nastraszyć. Jedna sytuacja nawet skończyła się poinformowaniem policji. A trudno trochę mi o tym mówić. Czy nie ma strachu wśród działaczek, bo wydaje się, że zagrożenie tutaj jest co najmniej z 3 źródeł. Po pierwsze państwo, po drugie no, fanatycy, czy też osoby, które mają jakieś personalne powody, żeby ktoś nie zrobił sobie aborcji.
No i trzecie, nie wiem, czy mam rację, ale wydaje mi się, że ten przemysł aborcyjny to jednak są duże pieniądze. Więc no, tak lekko licząc, nie wiem, 200-300 milionów są warte rocznie nielegalne aborcje w Polsce. Jak wygląda, jeżeli chodzi właśnie o no, tę stronę? A skłamałabym, gdybym powiedziała, że się nie boimy. A ja myślę, że strach jest ludzki. Czasem się boimy i dostajemy dużo informacji, że ktoś złożył na nas doniesienie. Tak naprawdę więcej jest tych informacji niż tych wezwań. I czasem się zastanawiam, czy oni po prostu robią sobie na nas kampanię reklamową, pisząc codziennie, że złożyli zawiadomienie do prokuratury, bo my tych wezwań paradoksalnie mamy bardzo mało i byłyśmy tak naprawdę 4 razy w ciągu 4 lat na policji, a ciągle słyszymy, że już koniec aborcyjnego Dream Teamu, bo po prostu udało im się nas złapać. Ja myślę, że jeżeli chodzi o antyaborcyjnych działaczy, to oni trochę nie wiedzą, co z nami robić, bo sięgają po te strategie obrzydliwe, typu właśnie, nie wiem, ciężarówka z naszym wizerunkiem, myśląc, że my przestaniemy działać, ale nas to nie zniesławia. To znaczy, oczywiście obrzydliwe jest to, że z tej strony ciężarówki płynie jakiś antyaborcyjny przekaz. Obrzydliwe jest to, że tam jest pokazany fałszywy obraz aborcji. Ale z drugiej strony ja nie czuję się jakoś bardzo, nie wiem, napiętnowana przez to, że ta ciężarówka jeździ po Warszawie. Ona mnie wkurza, ale nie poszłabym z nimi do sądu, bo nie czuję, że to, co robię, mnie zniesławia, a oni chcą, żebym ja tak myślała, a ja tak nie myślę. I trochę mam poczucie, że przez to, że my zaczęłyśmy mówić o tym odważnie i zaczęłyśmy się trochę chwalić też tym, że to robimy, no to oni wytracili to narzędzie, że już nie można nas tą aborcją, tymi aborcjonistkami zawstydzać, skoro my same tak o sobie mówimy. Już nie można nas obrazić aborcją, jeżeli my nie kryjemy się z tą aborcją. Natomiast jeżeli chodzi o państwo, to muszę powiedzieć, że mam dwie teorie na ten temat. Jedna teoria jest taka, że politykom nie chce się tym zajmować, bo oni wiedzą, że ta aborcja się dzieje i że zajmowanie się ściganiem prokuratorskim działaczy, które pomagają w aborcji, mogłoby im przysporzyć więcej problemów niż niezajmowanie się. I to jest trochę coś, co ja obserwuję od wielu lat, że oni naprawdę uważają, że to jest zastępczy temat, że kiedy oni to mówią, to naprawdę tak myślą i że nie chcą się tym zajmować. Z drugiej strony mam takie poczucie, że być może wydarzy się coś, co nas zaskoczy, coś, co nas jednak no, zmyli właśnie i pokaże, że przekroczyłyśmy jakąś granicę, no ale powtórzę to, no niesprawiedliwe prawo należy łamać. Jakkolwiek jestem daleka od idealizowania zatrzymywań policyjnych czy kontaktu w ogóle z policją, nie sprawia mi to żadnej przyjemności, o tyle nie czuję, że najgorsze, co mogłoby mnie w życiu spotkać, to postępowanie karne za pomoc w aborcji. No nie mam takiego przekonania, że to jest jakaś najgorsza rzecz, która mnie w życiu spotka.